Na wyświetlaczu telefonu widzimy, że ktoś do nas dzwoni, numer wskazuje na infolinię, odbieramy, przemiły pan lub pani informuje nas, że jest pracownikiem banku, w którym mamy konto, ostrzega przed planowanym atakiem hakerskim i prosi, żeby przelać pieniądze na wskazany rachunek. Tam oszczędności mają być bezpieczne. Liczy się oczywiście czas, im szybciej, tym lepiej. Tak w skrócie wygląda scenariusz, według którego coraz częściej działają oszuści. To spoofing telefoniczny, przed którym ostrzegają policjanci. Samo odebranie telefonu i rozmowa nie są niczym niebezpiecznym, pod warunkiem, że nie zastosujemy się do wskazówek oszusta podszywającego się pod pracownika banku. Monika Rzymełko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wyjaśnia, że oszuści dzwonią do losowo wybranych osób. Podszywają się nie tylko pod pracowników banków, ale także różnych urzędów i instytucji, a zdarza się, że także funkcjonariuszy policji. Sprawcy wykorzystują różne historie po to, by zmanipulować rozmówcę i uzyskać dostęp do jego smartfona lub komputera, a w konsekwencji do rachunku bankowego. Ofiara spoofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się na telefonie, jest przekonana, że naprawdę prowadzi rozmowę z prawdziwym pracownikiem instytucji, która rzekomo do niej dzwoni. Oszuści, niezależnie od przyjętej narracji, zawsze stosują stałe metody, wprowadzają dwa elementy: presję czasu i poczucie zagrożenia. Wszystko po to, by rozmówca nie myślał, a działał pod wpływem emocji. Niestety nie ma możliwości technicznych, by zablokować telefoniczny spoofing, dlatego za każdym razem trzeba panować nad emocjami i uważnie słuchać dzwoniącego. W żadnym wypadku nie należy podawać danych, które mogą umożliwić dostęp do naszych pieniędzy. Najbezpieczniejszą metodą jest rozłączenie się i samodzielne skontaktowanie się z bankiem lub instytucją, której pracownik rzekomo do nas przed chwilą dzwonił. Każdą próbę oszustwa warto również zgłosić policji.